Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Niedziela, 10:15. Właśnie jedziemy na mecz, jedyny mecz w dniu dzisiejszym. Jak pewnie wiecie, tydzień temu. W dniu wczorajszym sędziowałem turniej Sokoligi Cup, dlatego dzisiaj postanowiłem, że wezmę tylko jedno spotkanie, aby trochę odpocząć. Kilka słów o dzisiejszym spotkaniu. Mecz rozgrywany na Wawrze. Drużyny Wilanowskie Wilki kontra zmierzą się z drużyną Football Talent. Są to chłopcy z rocznika 2010, a więc będzie to spotkanie rozgrywane w systemie 2x30 minut z 10-minutową przerwą. Co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Na stadionie jeszcze nie byłem, na obiekcie, na którym rozgrywane będzie spotkanie, nie byłem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście zostaniecie oprowadzeni po stadionie, jak to było w poprzednim odcinku. Co Wam tu jeszcze powiedzieć? Oczywiście postaramy się nagrać jak najwięcej kulisów z tego meczu. Kulis czy kulisów? Kulis. To chyba jakieś dziwne słowo wymyślone przez... Nagramy kulis, jak najwięcej kulis. Wy te kulisy obejrzycie. No nie, i co? Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jest to tylko jedno spotkanie, więc zobaczymy, ile uda nam się nagrać materiału. Czemu wczoraj tak mało materiału? Nie sprzyjała nam pogoda. Wiecie co, powiem Wam szczerze, że kupiłem właśnie nowy mikrofon. Teraz właśnie go testuję. Nie poradził sobie z tym wiatrem. Wczoraj była tak słaba pogoda, że ten mikrofon po prostu nie wyrobił. Dlatego będę musiał kupić coś lepszego. Już mikrofon w telefonie lepiej radził sobie w tych warunkach niż ten zakupiony. Teraz właśnie nagrywam tym nowym mikrofonem, więc możecie ocenić, jak wygląda różnica pomiędzy jakością dźwięku, prawda? Dobra. Nie poradził sobie z wiatrem. Nie poradził sobie. Nie przedłużając, łapcie scenki z jazdy. Zaraz widzimy się na stadionie i tradycyjnie oglądajcie kulisy. Trzymajcie się, hej! Ale będzie padało na bank. No będzie. Pogoda raczej wygląda, że miałaby być deszczowa. Kamil to jest prawdziwy dżentelmen, naprawdę. Zwróciłam się przy samochodzie, a on stoi i patrzy. Zobaczcie, to nie było ustawione. Nie kłamała. Zobaczcie, jakiego ma siniaka. Boli? Prawda? Bardzo. Na początku myślałem, no nie wyglądało to tak groźnie, ale zobaczcie, jaki jest siniol. Niestety na miejscu nie było pomocy medycznej i nie udzieliła jej pomocy. Dobra, koniec. Nie padłem. Nawet nie dałeś mi ręki. Dziękuję, Kamilu. Jesteś naprawdę wspaniały. Wchodzisz z samochodu i się wywalasz. Trzeba już to od razu pokazywać na filmie. To prawdziwy z ciebie dżentelman. Dzień dobry, prezesie. Ostatnio dla sędziego gdzie? Kijewski, tak? Tak, jest to jest imię? Kamil. Nie, gdzie się? Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Trener? Tak. Mam pierwszy raz. No. Mam prośbę, żeby... Mogę już zapłacić ten... Możemy zapłacić. Teraz muszę zapłacić lecieć, to żeby... Kamilu, tu u mnie na obiekcie. No. Proszę bardzo. Tak. Są, wiesz, czytane składy. A więc tak? Na czas meczu skład ja będę miał przy sobie. No. I oczywiście po meczu natychmiast ci te składy oddaję. Więc profesjonalnie. Czyli jak to jest jeszcze raz? Na czas meczu będę potrzebował składy z ekstra meczu obydwu drużyn.
ten... Żeby dać panu po prostu do ręki, tak? Tak. I w pometu oczywiście tu wraca do tego. A co, jakieś czytane będzie co zgłosić? Tak, tak. No to pojeść, on się z tym trzeba spotkać. A jakiś chęt będzie puszczony przed meczem? No. Jeżeli by ten... Trener cię nie spieszył, no to... To byśmy zrobili taką oprawę, że... Dobra, bo jedyny mecz, więc... Znaczy, jest mój później ten. Mój mecz, ale... Dobra, skończymy jeszcze do szatni gości. Możesz pójść ze mną. Mhm. Poczekaj, bo nie podbij z kamerą. Mhm. Dobrze. Dobra, szybka przebiórka. Podoba? Bardzo fajnie, wiesz co? Ładne. Fajnie z tym, z tymi czytaniami nazwisk. Dobra, to łazieneczki skoczę. Jest to łazieneczka? To nie jest łazieneczka, tylko schowek. Aha. No pewnie gdzieś tam jest na zewnątrz łazieneczka. Sędzia Kamil Kijewski. Nieważne, czy jest to... Pierwsza liga, ekstraklasa, czy B-klasa, czy nawet właśnie tak jak dzisiaj, są tam młodziki, orliki. Pamiętajcie o jednym. W tej grze... Zobaczcie sami, bo zobaczcie w ogóle napis, bo będziecie wiedzieli, o co chodzi. Powiem jedno bardzo, bardzo myślę, że mądre zdanie. Dzielą nas kluby, ale łączy nas piłka. I z tym przesłaniem zostawiam was dzisiaj, z dzisiejszym odcinkiem. Oglądajcie. Chodźmy na boisko. Tutaj też zobacz, łączy piłka. Co? Tutaj też łączy. Łączy. Gdzie prezes? 10 minut do rozpoczęcia spotkania. Chłopaki się rozgrzewają. UKS Wilki kontra zespołem, mamy gramy z zespołem Podwaldolęć. Sędzia wyprowadza drużynę na środek. Ja czytam składy. Osoba wyczytana robi krok do przodu i podnosi rękę. Pokazuje się publiczności. Będziesz Kamil. Będziesz wyprowadzał. No tak. Na środek. Maksiu jest. Thank you.
pierwszej połowy do przerwy 1-0 dla Football Talents. Jedna kara indywidualna dla bramkarza. Zagranie piłki ręką poza polem karnym. Wyrównany mecz. Fajna atmosfera na trybunach. Speaker też robi robotę, więc jest naprawdę fajnie. Dzisiaj zaczynamy drugą część tego spotkania. Jak to? Dobrze. Fajna pogoda do grania była dzisiaj. 2-0 dla drużyny Football Talents. Szczerze wam, popełniłem jeden bardzo poważny błąd. Odgwizdałem spalony z piątki, czajcie to? Myślałem, że zagrali piłę, myślałem, że już grali, a ja spalony piątka, wszyscy szok. Ja szok, co ja zrobiłem, no przyznałem się do błędu, co miałem zrobić. Też nie jestem nieomylny. Przyznaję się, poważny błąd. Na szczęście nie poskutkowało to na znacząco na przebieg spotkania, bo było to przystanie już 2-0, 5 minut do końca, więc myślę, że można przymknąć oko i grać dalej. Patrz, jaki kiciuś ładny. Stoi sobie. No jakieś łatki. O, tam drugi. O, właśnie takiego bym chciała. Dzięki wielkie. Dziękujemy, do widzenia. To takie fajnie podwyższone, nie? Tutaj chyba jacyś kibole. Tak, chodź. Tu chyba byli jacyś kibole. Jak to na poważnym meczu niższej klasy rozgrywkowej, ale na wyższej też. Chodźcie, zobaczcie. Wystarczy to, ale... Chodź, Dusia. Buteleczki były pite. Chodź, pokaż. No tak. Już pokazywałam. Po prostu na trzeźwo nie da rady tego przejść. Ale boisko bardzo fajne. Bardzo fajne. Spoko. Jak wspominałem wcześniej, tylko jeden mecz dzisiejszym sędziowałem, więc mam dalsze niedzielne południe wolne. Co zrobimy z tym czasem? Zabiorę Dusię na lody. Co ty na to, Dusia? Nagrodę za to, że jesteś moim dobrym operatorem, zabiorę cię na lody. Lepiej zabierz mnie na jakieś jedzenie. No dobra, no to w takim razie jakieś jedzonko i lody. Dobra, to. Bardzo dobry pomysł. Bo się nie wywal, jak wcześniej, okej? Kolejne warszawskie boisko. Mogę wpisać do boisk, na których sędziowałem.
kończymy dzisiejszy dzień i tradycyjnie zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków i bardzo ważna rzecz. Pomóżcie mi rozwijać ten kanał. Będzie to tylko motywacja dla mnie, aby nagrywać więcej i więcej i więcej, więc zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapę w górę i lecimy z kolejnymi odcinkami. Trzymajcie się, hej!